Pracuję w firmie Polst od 17 lat. Na początku byłem tłumaczem języka japońskiego, później zajmowałem się zakupami, sprzedażą, bezpieczeństwem. Byłem dyrektorem zakładu, teraz od 7 lat jestem prezesem, członkiem zarządu. Firma Polst jest to firma córka firmy Toyota Tsusho, a firma Toyota Tsusho jest to firma siostra Toyota Motor Corporation, czyli tej dużej Toyoty. Jest Toyota, która produkuje silniki w Wałbrzychu, a nasza firma produkuje aluminium do tych silników. Produkujemy ciekłe aluminium. Naszym surowcem jest złom aluminiowy, a naszym produktem jest przetopiony, gorący metal w 700 stopniach dostarczany do Toyoty. Oni z tego wydawają skrzynie biegów i silniki. Jeżeli ktoś ma Yarisa albo Jaego, to jest tam aluminium z mojej fabryki, tak? Tak, żebyście mniej więcej wiedzieli, jaka jest duża firma. To jest hala, ma 8000 metrów kwadratowych, tak jak mniej więcej dwa boiska piłkarskie. 65 osób, 100 milionów obrotu. Pracujemy w systemie czterobrygadowym. To jest firma produkcyjna. Tak naprawdę jest huta, to przemysł ciężki. Jest takie miejsce, gdzie mało kto się spodziewa turkusowych pomysłów. I cała moja kariera w tej firmie i cała moja historia właściwie zawodowa się dzieli na dwa etapy. Pierwsze 13 lat, dopóki nie słyszałem o turkusie, a później usłyszałem o turkusie i się zaczęło. Dokładnie w sierpniu 2016 przeczytałem książkę Lalu Pracować Inaczej. Jeżeli ktoś nie przeczytał tej książki, to nie mamy o czym rozmawiać. To jest wszystko. Tam się wszystko zaczyna. Wydaje mi się, że tam się wszystko zaczyna. Nie spotkałem. To dla mnie był przełom, przewrót. Wszystko mi się w głowie ułożyło inaczej. Bezpośrednim przyczyną, co przeczytałem tą książkę, był mały kryzys, który mieliśmy w firmie, to znaczy nasza firma w 2016 roku przestała przynosić zyski. Szukałem jakiejś nowych metod zarządzania i zupełnie niespodziewanie natknąłem się na taką ideę, o której w ogóle nie wiedziałem, że istnieje coś takiego, że w ogóle istnieją jakieś inne sposoby zarządzania. Wcześniej zarządzaliśmy tak naturalnie, to znaczy zdroworozsądkowo, wydawało nam się, tu kogoś motywujemy, tutaj coś robimy, tak jak każdy próbuje, jak może. Więc ta cała działalność wcześniej to była suma jakichś wypadkowych umiejętności osób zarządzających tą firmą. Od tego czasu, kiedy czytałem tą książkę, nie wiem, czy jestem zafiksowany na turkus, ale wydaje mi się, że pojawiła się przede mną, jakby znalazłem odpowiedzi na większość pytań i uświadomiłem sobie, jak brzmią te pytania i co zrobić, żeby te problemy rozwiązać. Głównym problemem, jaki zawsze mieliśmy, to zrozumiałem wtedy, był brak może brak to jest złe słowo, niewystarczające zaangażowanie pracowników. To bardzo dobrze widać BHP. Nas BHP jest strasznie ważne. Mamy nasz produkt, ale nie ma 700 stopni. Piece mają około 1000 stopni, do tego podajemy gazowy chlor, to jest silnie toksyczny gaz. Mamy wózki widłowe, to jest ciężki sprzęt, mamy wysokie ciśnienia, wysokie napięcia. Mamy wszystko, na pewno mogło się... Przemysł ciężki jest w ogóle niebezpieczny, aluminium potrafi być wybuchowe. W pewnych sytuacjach aluminium wybucha, więc to jest tak, byśmy siedzieli na jakiejś takiej tykającej bombie. I zaangażowanie pracowników w bezpieczeństwo jest kluczową sprawą. Przy czym BHP w większości firm na świecie albo w Polsce jest traktowany po macoszemu. Jest to coś jakaś taka działalność, którą zarząd wymusza, a pracownicy tak się migają, żeby nie nosić kasku, nie nosić rękawiczek. A tak naprawdę chodzi o ich zdrowie i życie i bezpieczeństwo. Więc nie ma żadnego powodu, żeby pracownicy unikali działalności BHP, bo nie kochać BHP. BHP to jest najważniejsze, to jest ich życie i ich bezpieczeństwo. I jest jakiś taki paradoks, że pracownicy nie chcą się zaangażować w tę działalność BHP, a pracodawca ich tak zmusza. To jest jak taka sytuacja trochę jak przedszkolanka i dzieci w przedszkolu. To znaczy, że tak, pracodawca jest takim rodzicem, który tak te dzieci chroni, a one nie chcą być chronione, chcą sobie zrobić krzywdę. Więc w temacie BHP brak zaangażowania pracowników jest poważnym problemem. Drugi poważny problem jest zaangażowanie pracowników w zyski. To jest ta sama sytuacja. Zyski dla firmy to jest więcej pieniędzy na podwyżki, na szkolenia, na lepsze warunki pracy, lepsza perspektywa na przyszłość, stabilność. Wszyscy pracownicy powinni być żywo zainteresowani zyskami firmy. Powinni interesować się i chcieć je powiększać. To jest zdrowy rozsądek, który nie działa. W 90% firm pracownicy nawet nie wiedzą, jakie są zyski, albo jak wiedzą, to się nie interesują. My od dawna już ujawniliśmy nasze dane finansowe, ale pracownicy strasznie się mało tym interesują. Jest tam jeden temat, raz do roku się pytają, bo premia zależy od zysku, więc sobie przychodzą zapytać, jak tam zyski w tym czasie. Tak mniej więcej dwa miesiące przed tym okresem, kiedy jest premia wypłacana, przychodzą do księgowości się dopytywać.
Ale znowu to jest tak, że to nie jest jakaś rzecz zewnętrzna, zyski osobne, pracownicy. No powinni wszyscy, jeżeli pracują w firmie, powinni się to zaangażować. Więc jeżeli byśmy osiągnęli zaangażowanie pracowników w bezpieczeństwo i w zyski, to wydaje mi się, że sytuacja w firmie by się zmieniła diametralnie. Więc książka Lalu, którą przeczytałem, pokazała mi, dała mi odpowiedź. Najbardziej lubię ten jeden fragmencik turkusu, czyli samozarządzanie. Pełnia, super. Ewolucyjny cel jest super, ale samozarządzanie to jest mój konik. Wydaje mi się, że to jest droga do tego, żeby pokonać tak jakby szklany sufit. Jeżeli mamy wzrost zaangażowania pracowników, mieliśmy dotychczas wrażenie, że ono wzrasta do jakiegoś poziomu i wyżej nie idziemy, że jest taki próg, który możemy przeskoczyć już nie skończyły nam się metody motywowanie, tak, po dobroci, szkolenie, straszenie, proszenie, grożenie, różne rzeczy. Jest pewien próg. Żeby pójść dalej, potrzebujemy samozarządzania. I wydaje mi się, że to jest metoda, która daje taki następny próg. Myślę, że jeszcze dalej są następne progi, ale my się zatrzymaliśmy na tym etapie. Przeczytałem tę książkę i wydawało mi się wszystko strasznie proste, że od dzisiaj wszyscy będziemy turkusowi, ogłoszę turkus i wszyscy będą chwycimy się za ręce i idziemy na tym. W ogóle nic takiego się nie wydarzyło. W ogóle jest zupełnie inaczej. Od tego czasu po prostu jest ciągła walka i ciągle. Firma jest dużo bardziej skomplikowanym obiektem niż myślałem. Ma dużo więcej wymiarów. Ludzie mają dużo więcej pomysłów. Bywa tak, że w jakimś kierunku się zrobiliśmy troszkę turkusowsi, a w innym się cofnęliśmy. W niektórych miejscach się okazało, że już jesteśmy dawno przeturkusowieni, a w innych w ogóle nawet czerwoni nie jesteśmy. Jest tak, że to jest bardzo skomplikowane, bardzo dużo różnych jest czynników, ale wytyczyło to nam kierunek, że wiemy, w którą stronę iść. Znaczy ja wiem, w którą stronę chcę prowadzić firmę. Nie wszyscy chcą być to w sobie prowadzeni, bo to też jest problem. Ale to jest ostatnie 3 lata różnych prób w tym kierunku. Jeżeli czytaliście książkę, to na pewno słyszeliście o firmie Fawi. Jak nie czytaliście, to polecam. Bo jak się czyta o turkusie, często ludzie myślą, że to są firmy informatyczne, usługowe i tak dalej. Ja też tak myślałem, do których momentu spotkałem firmę Fawi, tam jest w środku opisana. Jest to odlewnia Mosiądzu we Francji. Kiedyś rozmawiałem z tym człowiekiem z tej książki. Miałem okazję i pytam się, jak pan z bezpieczeństwa. On mówi, co robicie? A mówię, topimy aluminium. Aluminium to jest pan tylko 700 stopni. Mosiądz to ma 1300 stopni. To jest prawdziwy metal. To jest, mówi, to aluminium to nie. Więc firma Fawi miała taką ideę, mają taką ideę. Jest podzielona na mikrofabryki, są jakieś tam oddziały, które się same zarządzają. Próbowaliśmy to zrobić u nas. Dział przygotowania surowca, dział topienia, dział wysyłek. I się nie udało. To próbowaliśmy chyba z pół roku. Okazało się, że pracownicy również pracują w systemie czterobrygadowym. Przychodzą na zmianę, jest jakby brygada i chcieliśmy, żeby wytworzyły się takie struktury na wskroś tych brygad, znaczy z pierwszej, drugiej, trzeciej brygady, żeby ludzie pracowali razem. Że ta ich solidarność brygady była większa zawsze niż solidarność tych na jednej maszynie pracujących. Być może jakby fabryka od początku była tak stworzona, to by tak wyszło. Próbowaliśmy, przestaliśmy. Jak po roku się wycofaliśmy z tego. Później była holakracja. Też kolejny eksperyment. Przepiękny, uwielbiam holakrację. Mogę o holakracji gadać godzinami. Holakracja to jest gotowy system. Też polecam wszystkim studiowanie tematu. Ogłosiłem konstytucję holakracji. Ogłosiłem, że się zrzekam mojej władzy na rzecz tej konstytucji. Wszyscy powiedzieli, dobra, dobra. Nic się nie zmieniło, ale zaczęło się zmieniać stopniowo. Jak jest struktura organizacyjna firmy, to od góry zaczęliśmy ją spłaszczać i wprowadzać kolejne działy do tej holokracji. Przez półtorej roku różne rzeczy się działy. Po półtorej roku nieszczęśliwy wypadek nastąpił. Osoba numer 2 w naszej firmie, czyli dyrektor. Ja jestem członkiem zarządu i prezesem. Uznałem, że mam prawo wprowadzić holokrację, nie informując właścicieli gabory. Uznałem, że to jest moje prawo. W książce pisali, żeby tego nie robić. Ja wiedziałem, że tam z Japonii się nie interesują, dopóki są zyski, nie ma wypadków, to wszystko jest dobrze. I były zyski, nie było wypadków. Ale mój zastępca poinformował Japonię o holokracji i się zrobiła straszna afera. Po półtorej roku musieliśmy się wycofać z tego, więc temat holokracji oficjalnie się zakończył. Ale nieoficjalnie. Po pierwsze nieoficjalnie trwa, po drugie zmiany w głowach są nieodwracalne. Jeżeli ktoś zakosztował samodzielności i wolności, to nawet jak oficjalnie napiszemy wdrożony z tej strukturze tutaj, to wszyscy już wiedzą, że prezes, czyli ja, ma tam w głowie holokrację i część firmy działa holokratycznie, teraz część działa nieholokratycznie. Jeszcze w czasie holokracji ustaliliśmy pewne poziomy
wolności podejmowania decyzji, na przykład do jakiejś kwoty, brygadzista, nie wiem, do 5 tysięcy, kierownik produkcji do 50 tysięcy. I miałem takie doświadczenie, że wyszedłem na halę, parę dni nie wychodziłem, starałem się codziennie obejść halę, tak żeby się wszystkim zobaczyć, co się dzieje. I widzę taką wielką dziurę w ścianie, 8 na 8 metrów. I jak to jest? Co to jest? I okazało, że kierownik produkcji ma swoje uprawnienia. W ramach tych uprawnień poprosił firmę, żeby wyburzyli tą ścianę, bo on tutaj chce mieć wentylator. I to nie było nic złego. I od lat wszyscy mówili, że tam jest gorąco, potrzebny nam jest wentylator. Tylko że jakoś to było tak, że wszyscy mówili, trzeba by coś z tym zrobić. W końcu ktoś powinien coś z tym zrobić. A ten kierownik, jak już dostał swoje te uprawnienia i był pewny, że może, po prostu zrobił to. I przez jakiś czas wychodziłem na halę i widziałem, jakaś nowa maszyna, coś tutaj się dzieje, coś tu się dzieje, tylko sobie myślę, mam nadzieję, że ktoś nad tym panuje, mam nadzieję, że ktoś nad tym panuje, bo tam widzę, że ci goście coś budują i nie wiem, co to jest, mam nadzieję, że ktoś nad tym panuje. Teraz się już do tego przyzwyczaiłem, ale wtedy to było dla mnie dosyć trudne, bo ja byłem taką osobą, która znała całą firmę, znałem wszystkie procesy, wszystkich ludzi, wszystkie problemy. Drugi objaw takiej samodzielności mieliśmy, kadrowa przyszła raz do mnie w jakiejś sprawie, żeby się mnie poradzić, a ponieważ uczyliśmy się holokracji i mieliśmy tak na szkoleniu powiedziane, że jak ktoś przychodzi do byłego przełożonego, to jest sytuacja podejrzana, bo niby tak chce się poradzić, a tak naprawdę chce pozwolenie. I w holokracji się dzieli pracę na rolę, więc ja mówię, w jakiej roli chcesz ze mną porozmawiać? Ona mówi, nie w żadnej roli, tylko taką przyjacielską poradę. No, przyjacielską poradę. Przedstawiałem jakiś problem, ja jej po prostu zaproponowałem opcję A i opcję B. Ona podziękowała i zrobiła zupełnie inaczej. I wtedy sobie myślałem, wow. Przyszła do prezesa, poradę i zupełnie mnie zignorowała. To jest fantastyczna rzecz, to jest zupełnie niesamowite. Nie wiem, czy czujecie w firmie produkcyjnej, jakim nimbem się otacza prezesa. To jest postać taka dosyć mityczna. To znaczy ja jestem, tutaj jakby wydaje mi się, że z wami się czuję na równi. W fabryce niektórzy do mnie mówią, panie prezesie, i ja nic nie mogę tego wyplenić. To znaczy, nawet trzeciej osobie, niech prezes popatrzy na przykład. To jest tego typu hierarchia. Więc jeżeli ktoś zignorował moje polecenie albo moją radę, to było piękne doświadczenie. Chwileczkę, muszę sprawdzić, co dalej mamy. Tak, później były temat urlopów. Urlop to jest jedna z prerogatyw przełożonego, tak naprawdę. W ogóle pojęcie przełożonego to jest temat, który zwalczam. Zauważyłem kiedyś, jeszcze przed holokracją, przed wszystkim, siedzę przy biurku i główny księgowy podchodzi tak. Jakoś tak kątem oka zobaczyłem jego mowę ciała i wiedziałem, że ma wniosek urlopowy. To znaczy, było widać, że przychodzi do mnie, że mu podpisał, że tam na jeden dzień jest jakieś wolne. I uświadomiłem sobie, że się nie boi. To znaczy, że on się boi, że mu nie podpisze tego wniosku. Jak żyję, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek komukolwiek odmówił urlopu. Ale zawsze jest minus 1% szansy, że się nie zgodzę. Na przykład pracownik się, nie wiem, żonie obiecał, że jedzie na urlop, ale jeszcze musi pójść do prezesa o ten jeden podpis. I nigdy nie wiadomo, czy się zgodzi, czy nie. Powiedziałem mu, nie musisz przynosić mi wniosków. Później mu napisałem, masz tu moje pełnomocnictwo, sam sobie podpisuj wnioski. Później napisałem wszystkim takie pełnomocnictwo. Później kadrowa się zdenerwowała, powiedziała, że to jest przegięcie, żeby ludzie sobie podpisywali wnioski. Ja mówiłem, dobra, to teraz ty będziesz podpisywać wnioski. I teraz kadrowa wszystkim podpisuje wnioski. Ja od 3 lat żadnego wniosku nie podpisałem. Nie wiem, jak to działa. Nikt nie ma z tym problemu. Bo to jest tak, że jeżeli osoba wyżej w strukturze podpisuje ten wniosek, to jest taka relacja władzy i zależności. Jeżeli podpisuje to kadrowa, to jest tylko sprawa techniczna. Gdzieś tam jakiś podpis musi istnieć. Ona nie powie przecież szefowi utrzymania ruchu, że ma zostać jutro, bo ma tam jakąś maszynę naprawiać. On dokładnie wie, czy ma naprawiać tę maszynę, czy nie. Ona mu podpisuje, tylko sprawdza, czy ma 26 dni urlopu do końca roku, czy mu tam wybrał, nie wybrał. I tyle. Temat urlopów naprowadził mnie na to, czym jest przełożony. Przełożony to jest pojęcie, które w polskim prawie nie istnieje. Być może w jakimś orzecznictwie Sądu Najwyższego, ale w kontekście pracy nie ma słowa przełożony. Przełożony to jest pracodawca i jest pracownik. Tak, są dwie strony. Przełożony to jest taki pas transmisyjny, który transportuje wolę pracodawcy do pracownika. I strasznie dużo rzeczy tym pasem idzie. To znaczy, przełożony powinien wydawać polecenia, kontrolować wykonanie, pomagać, wspierać, motywować, oceniać, zachęcać, pilnować, udzielać urlopu, podejmować decyzje, wysyłać na szkolenie, rozwiązywać spory. To jest taka osoba, która wszystko robi. I zaczęliśmy po kolei od tego przełożonego zabierać różne rzeczy, na przykład te urlopy. W tej chwili nie jestem pewien, jak na komisji to działa. Wiem, że w biurze nikt nie podpisuje nikomu wniosków, tylko kadrowa. Zdaje mi się, że brygadzistom na produkcji
ich wnioski podpisuje ich zastępca. To znaczy ta osoba, która realnie ma go zastąpić. Oni sobie nawzajem podpisują te wnioski, bo tak jest sensownie. Nie jestem pewien, jak na produkcji z pracownikami mówimy się w tej chwili. Podwyżki. To jest też kolejna prerogatywa przełożonego. To się odbywało na różne sposoby. W tej chwili to się odbywa tak, że mamy pulę, którą ja ogłaszam w tym roku, mamy tyle pieniędzy na podwyżki. Połowa tej puli jest dzielona przez komisję wybraną przez pracowników równą. Raczej równo, według jakiejś metody między pracowników, na przykład według frekwencji albo według czegoś tam, jak sobie ustalą. Druga połowa jest dzielona tak, że każdy pracownik może napisać wniosek. Jest komisja pięcioosobowa i ta komisja w głosowaniu podejmuje decyzję. Wniosek przechodzi, nie przechodzi, albo częściowo przechodzi. Standardowo przy podwyżkach są możliwe dwie patologie. Albo ktoś kogoś nie lubi i mu nie da podwyżki, albo ktoś kogoś lubi i mu da podwyżkę. To generuje strasznie dużo różnych napięć. U nas w tej chwili, nawet jeżeli ktoś kogoś nie lubi, to po prostu nie napisze na niego wniosku. Ale była taka sytuacja, że ktoś inny napisze na niego wniosek, prawda? Albo ktoś kogoś lubi i napisze na niego wniosek. Nawet jeżeli ktoś ma przyjaciela w komisji, to komisja jest pięcioosobowa i jest głosowanie. Więc tym lubieniem, nielubieniem niewiele można załatwić. I różne były ciekawe sytuacje, bo to już dwa razy powtarzaliśmy ten system. Na przykład pracownik, jego przełożony napisał wniosek, jego kolega napisał wniosek, że on powinien dostać podwyżkę i jeszcze jakiś kolega z innego działu napisał, że on powinien dostać podwyżkę. To wtedy sytuacja jest jasna. Komisja jak na głosie, tak, nie ma wątpliwości, podwyżka. A był inny, który napisał wniosek, sumiennie pracuję, za podwyżkę dziękuję, 500 zł chciał. Komisja jednogłośnie odrzuciła jego wniosek na przykład. Były też sytuacje tam mieszane, na przykład takie, śmakie, ktoś chciał, ktoś nie chciał. Jest problem z pracownikami, którzy się wstydzą napisać wniosek, bo uważają, że powinni, że to ktoś powinien dostrzec ich wybitność. Ale jeżeli nikt w całej firmie nie dostrzegł wybitności tej danej osoby, no to może tej wybitności nie ma. A może pracownik powinien wziąć odpowiedzialność za swoją pensję i po prostu napisać, tak, jestem wybitny, dostaję propozycje z innych firm, proponują mi tyle, chcę tyle podwyżki. Ten system powtórzyliśmy już dwa razy. Efekt jest taki, że stopniowo ci, którzy naprawdę dobrze pracują, powinni zarabiać więcej, ci, którzy pracują kiepsko, powinni stopniowo zarabiać tyle samo, albo to się powinno wyklarować. To potrwa jeszcze trochę, ale tak się dzieje. Tą komisję do spraw podwyżek zaczęliśmy też stosować do zatrudniania i do zwalniania pracowników. Kiedyś jeden pracownik przyszedł pijany do pracy, to znaczy już spodziewaliśmy się, że będzie pijany, bo już były takie podejrzenia, w związku z tym ochrona wyposażona w alkomat na wejściu go sprawdzili. Coś tam zapiszczało, zanim przyszedł przełożony, pracownik uciekł i wysłał SMS-a, że bierze urlop na żądanie. No i dyskusja, co z nim zrobić, zwolnić, nie zwolnić, nie mamy dowodu, może pójdzie do sądu pracy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy pierwszy raz użyłem tej komisji, ta sama komisja od podwyżek. Zebraliśmy się i on mówi, proponuje, nie, kto jest za tym, żeby go tego pracownika zwolnić. I głosowanie, głosujemy na karteczkach, ktoś pisze tak, nie, zbieramy 5 karteczek i że tak, nie. Przegłosowaliśmy, zwolniliśmy. I znowu decyzja o zatrudnieniu, zwolnieniu już nie jest jednoosobowa, już nie jest ulokowana w jakimś tam punkcie, tylko to jest zbiorowa mądrość naszej organizacji. Czasami jest zbiorowa kłopota, ale zbiorowa w każdym razie, zbiorowa decyzja. I tak to w ten sposób idzie. Mam jeszcze mnóstwo przykładów, ale zapomniałem sobie na początku, nie mam czasu. Jeszcze masz. Mam czas, dobrze. Jest temat, w którym w ogóle zupełną porażkę ponieśliśmy. Jawność wynagrodzeń. Jestem fanem jawności wynagrodzeń, ale jestem w naszej firmie w dużej mniejszości. Wydawało mi się już po tylu latach tłumaczenia i tak dalej. Już wszyscy dojrzeli do tego. Ostatnio zrobiłem ankietę. Czy chcesz, żeby twoja pensja była znana dla wszystkich innych pracowników? Tak, nie ma problemu, była opcja. Nie, nie ma mowy. Albo tak, jeżeli inni też się zgodzą. I liczyłem na tą środkową opcję. Tak, jeżeli inni też się zgodzą. Ale chyba 80% powiedziało, nie ma mowy. I tyle. Trzeba było zapytać, czy chcesz, żeby pensje innych były. Temat jest dla mnie przeciwny. Ja nie wiedziałem, co zrobić. Mam takie forum wewnętrzne, napisałem, moja pensja wynosi tyle. A oni powiedzieli, i tak ci nie wierzymy. I tyle. Na pewno zarabiasz więcej. I to jest koniec dyskusji. W temacie jawności nigdzie nie poszliśmy, cofnęliśmy się nawet. Jawność zysków, jawność kosztów jest, jawność inwestycji, jawność wszystkiego, ale jawność wynagrodzeń nie wiadomo czemu nie jesteśmy w stanie tego ruszyć. Od tego roku ma być jawność. Byłoby cudownie. 11%. Gdzie? Kodaj się pracę. Już jest to potwierdzone. Bardzo się cieszę. Drugi temat, w którym ruszyliśmy i sukces był niejasny, czas pracy. Karty przy wejściu, wyjściu, takie na zakłady, nie wiem czy kojarzycie, teraz to się robi elektronicznie.
W którymś momencie powiedziałem, że rezygnujemy z tego. Jedni mówili, że Jezu, będzie katastrofa, nikt nie przyjdzie do pracy. Drudzy mówili, że będzie cudownie, ja uważam, że będzie cudownie. Ale zrezygnowaliśmy któregoś dnia i się nic nie wydarzyło. Wszyscy przychodzą tak, jak przychodzili. Być może ktoś się spóźnia, ale jeżeli chłopaki pracują na brygadzie, ich jest 10, jeden by się regularnie spóźniał, to myślę, że tych 9 mu wytłumaczy, że to nie jest fair tak naprawdę. Z drugiej strony, jak ktoś ma, nie wiem, chore dziecko i musi wyjść wcześniej, i wszyscy wiedzą, że ma chore dziecko, i to po prostu wychodzi. Po paru miesiącach od wprowadzenia tego braku kontroli czasu pracy, ktoś mi powiedział, że niektórzy przeginają. I tak ja zastanawiam się, co zrobić z tą informacją. Niektórzy przeginają. Czy mam odwołać to, czy zebrać, czy jakieś przemówienia, czy postraszyć ich. Ale napisałem maila do wszystkich, że słyszałem, że niektórzy przeginają. Proszę, żeby nie przeginali. I chyba przestali przeginać, ponieważ się nie pojawia. Produkcja jest zrobiona, maszyny chodzą i właściwie nie wiem, czy przeginają, czy nie przeginają. Ale to jest najciekawsze, że ten temat przestał kogokolwiek obchodzić. Naprawdę, jeżeli ktoś przy pracownikach biurowych jest tak, że jak ktoś się spóźni, to nikt go nie zastępuje, no ale ten ktoś jak się spóźni, to mniej siedzi w pracy, więc mniej zrobi, albo robi później, albo widocznie miał mniej do roboty. Przy pracownikach produkcyjnych bardzo dokładnie wszyscy wiedzą, kto się spóźnia, kto i jak. No i to później na przykład przy ocenach i przy podwyżkach może mieć znaczenie. Jeżeli ktoś jest niespecjalnie ceniony, to nikt nie napisze wniosku. Jak ktoś jest bardzo ceniony, napisze wniosek. Oceny pracownicze oddzieliliśmy zupełnie od podwyżek. Odbywają się już po podwyżkach. Są podwyżki, a później są oceny. Oceniają się pracownicy wszystkich. I ocena taka, no, ten, że każdy pisze, kogo zna i tam ocenia go w paru kategoriach i później ta osoba dostaje informację, jak go oceniają inni. Celem ocen nie jest kontrolowanie ani ustalanie podwyżek, tylko informacja zwrotna dla pracownika i jak, żeby wiedział, jak go oceniają inni. Oczywiście temat jawności znowu się pojawia, czy te oceny powinny być jawne, niejawne i tam są dwie szkoły. W zeszłym roku były niejawne, w tym roku chyba zrobimy jawne. Ale jest tak, że te wszystkie, zacząłem od przełożonego, te wszystkie rzeczy, które przełożone, ja, nie udało nam się jeszcze przełożonego rozebrać na kawałki, ale po jednej takiej części odbieramy od niego i mam nadzieję, że w którymś momencie dojdziemy do takiego momentu, że przełożony to będzie osoba, która tylko według prawa pracy odpowiada za przed państwowy tekst pracy i to zostajemy jako jedyna prerogatywa, a cała reszta się rozproszy między pracownikami. No i teraz na samym końcu jeszcze jak to się ma do produkcji, bo te różne rzeczy, które mówiłem, to można mówić w dowolnych firmach. Ja mam takie wrażenie, że produkcja czy usługi, przede wszystkim w samozarządzaniu, liczy się o to, kto podejmuje decyzję. Jak ten kierownik, co tą dziurę w ściany w stanie mi zrobił, mi przestraszył, ostatnio miał tu samą historię. Mówi mi, że siedzi w biurze, podjeżdża jakaś ciężarówka i jakąś maszynę wyładowuje. I on wychodzi, pyta, co to jest. Jakaś zamiatarka do podłogi. Kto to zamówił? Okazało się, że jakiś jego z podwładnych zamówił pokaz zamiatarki do podłogi, bo tam u nas się kurzy. No fajna zamiatarka, i coś tam pojeździli sobie tą zamiatarką. No i pytaj, przychodzą do niego, to co, szefie, kupujemy. On mówi, ile tego kosztuje? No tam 5000. On mówi, to są wasze uprawnienia. Ja nie podejmuję decyzji. Ja się pytam, no i co kupili? A on mówi, nie wiem. Ale ja ostatnio widziałem jakąś nową zamiatarkę na hali, więc chyba kupili. I chodzi o to, że ta decyzja, ktoś na hali, ktoś z pracowników, może nie najniższego szczebla, ale jeden wyżej brygadzista, podjął decyzję o jakiejś maszynie. Podjął jakąś decyzję. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję, to znaczy, że jego przełożony tej decyzji nie musi podejmować. Te decyzje się rozpraszają. A podjęcie decyzji powoduje, że człowiek ponosi za nią odpowiedzialność. Później się okazuje, że ta zamiatarka jest na przykład do bani, albo że jest dobra, albo mu gratulują, albo nie gratulują. Czasem ktoś podejmie złą decyzję, kupi coś i się okazuje niepotrzebne, zepsute i tak dalej. Ale zaczynają się pojawiać takie... Mam wrażenie, że samo zarządzanie nie jest zero-jedynkowe. Oczywiście chciałbym mieć od razu 100%, ale myślę, że na tej skali od autorytaryzmu do super samozarządzania drgnęło nam w tą stronę. To znaczy w różnych działach, w różnych miejscach słyszę takie rzeczy. Ostatnio w utrzymaniu ruchu sobie zamontowali na kaskach takie lampki jak górnicy. Bardzo są dumni, chodzą z tymi lampkami, włączają je sobie. Mają uprawnienia, każdy z nich do wydawania do 1000 zł. Pytałem się księgowego, czy jakieś głupoty nakupowali. On mówi, nie, no tam jak kupili sobie śrubokręty, jakieś czujniki, co tam każdy uważał, że potrzebuje. No i chodzą z tymi lampkami i są bardzo szczęśliwi. Jakąś tam decyzję podejmują.
Jedna dziewczyna, kiedyś nie ma, w ogóle czasami tak przez zabiegu nikogo nie ma. Siedzą gdzie wszyscy, ten na szkoleniu, ten na delegacji, ten gdzieś tam. Poszła na szkolenie, nawet nikomu nie mówiła, że idzie na szkolenie. Wróciła ze szkolenia, opowiada o szkolenie. To jakie szkolenie? A znalazłam sobie takie, tutaj pojechałam. Super. Od początku do końca człowiek ma pomysł, widzi, że ma uprawnienia, podejmuje decyzję, realizuje ten pomysł, dostaje fakturę, fakturę zanosi do księgowości i tak naprawdę ja tą fakturę widzę, ponieważ właściciele wymogli na mnie, żebym każdą fakturę jednak sam osobiście zatwierdzał. Jak już jest dawno po temacie, jak już jest temat zaksięgowany, wykorzystany, tylko przy płatności robię podpis na niej. Więc pracownik bierze odpowiedzialność od pomysłu praktycznie do samej realizacji, on zostaje sam z tym pomysłem. Jeżeli jest dobry pomysł, to czerpie z tego radość. Jak ma porażkę, to czerpie z tego naukę. I to się dzieje. W firmie produkcyjnej czy jakiejkolwiek innej, dowolnej, to się dzieje. No i przez te wszystkie lata, 3 lata już się tak bawimy, nauczyliśmy się różnych rzeczy. Ja się przede wszystkim nauczyłem, ktoś dzisiaj powiedział, że to nie jest takie proste. To jest mało powiedziane, to jest moim zdaniem, to jest Saigon, to jest Jatka, to jest w ogóle, to jest niewiarygodna sprawa. To jest proces emocjonalny, duchowy, psychologiczny, to jest przemiana, to jest rewolucja, to jest po prostu takie rzeczy z ludzi wychodzą. Ta hierarchia stara tyle rzeczy zamroziła, jakichś strachów, jakichś różnych rzeczy, jak się odpuści, to zaczyna z ludzi wychodzić. Się okazuje, że ktoś tam kogoś nie lubi, że ktoś tam z kogoś się śmieje, zaczynają się kłócić. Przeróżne rzeczy się dzieją, ale w tych 3 latach mam wrażenie, że te wszystkie rzeczy już powychodziły z nas mniej więcej. Już jest w miarę czysto. I nie mam wątpliwości, że to trwa. Trwa, nie wiem jak długo. Myślę, że zależy od człowieka. Niektórych to może życia im braknąć na tą przemianę. Niektórzy to łapią od razu, ale to trwa. Jest to trudne i trwa, jest czasochłonne, jest angażujące dużo emocji. Wymaga przemiany wszystkich, wszyscy muszą zmienić myślenie. Ale nie mam wątpliwości, że warto. Ostatnio ktoś mnie pytał, po co prowadzamy Turkus. Czy myślimy, że lepiej zarobimy? Ja mówię, bo ja w to wierzę. Ja nie mam dowodu na to, że to jest dobre. Nie mam dowodu, że koszty mi spadły. Chociaż wydaje się, że spadły, ale nie ma na to dowodu. Tylko ja wierzę, że to jest kierunek, którym warto podążać. I to tyle. Dziękuję bardzo. Pamiętam kiedyś księgowemu, tak, mamy teraz 100 milionów obrotów mniej więcej, 10 milionów miesięcznie, płatność co tydzień, więc za każdym razem przy płatności to wychodzi jakieś 2-3 miliony czasem więcej. Kupujemy surowiec i kiedyś powiedziałem księgowemu, a zawsze ja klikałem tam w banku każdą fakturę. Powiedziałem, możesz sam to puszczać. I pamiętam wtedy, no, tak sobie myślałem, Jezu, co on zrobi, ale później sobie myślałem, że właściciele, działowcy uwierzyli mi, że ja to będę robił uczciwie. A ten księgowy jest dość 10 razy uczciwszy ode mnie i porządniejszy. Jemu powinien wierzyć bardziej niż mi. Ja jemu bardziej wierzę niż sobie. To jest taki porządny facet, że przecież jeżeli on by mnie oszukał, to czemu ja bym nie... Znaczy nie ma powodu, żeby jemu mniej wierzyć niż mi uwierzono. Więc pamiętam wtedy, się tym denerwowałem. Pamiętam też te momenty, kiedy wychodziły z ludzi... Jakby hierarchia powoduje, że ktoś myśli, że ma autorytet. Okazuje się, że hierarchia zdejmie, to okazuje się, że niektórzy mają autorytet, a niektórzy mają tylko posłuch. I nie wiedzieliśmy o tym. Oni nie wiedzieli, nikt o tym nie wiedział. Są osoby, ten księgowy, ten szef produkcji od tej dziury. To są goście, którzy w jakimkolwiek byli systemie, wszyscy ich szanują, bo to są ludzie doświadczeni, mają wiedzę, jak coś mówią, to wiedzą. A był ten dyrektor, który tam spowodował dużo problemów. Okazało się, że jak tylko zdjęliśmy mu hierarchię, to nikt go nie szanuje, wszyscy się z niego naśmiewają. Dla mnie się naśmiewali po cichu, a teraz się naśmiewali głośno. I się zrobiło nieprzyjemnie, bo on mówi, nikt mnie nie szanuje, pozbawiłeś mnie szacunku. Zniszczyłeś mi życie i ja mówię, o Jezu. I to były trudne momenty, ale zawsze sobie powtarzałem, że te wszystkie złe emocje tam w ludziach siedziały. Tylko, że jak zaczęły wychodzić wszystkie na raz, to się zrobiło nieprzyjemnie. To były 2 najtrudniejsze momenty. A jak te zmiany wpłynęły na podejście pracowników do BHP? Nie wiem. To znaczy, mamy teraz 7 lat bez wypadku już. Czyli przed Turkusem mieliśmy już 4, teraz mamy 3. Ciężko to zmierzyć. Jeżeli byśmy mieli taką wielką firmę, gdzie na przykład się mieli, KGHM, nie wiem, 5 wypadków śmiertelnych rocznie na przykład i nam spadłoby na to do jednego, to byśmy mogli powiedzieć, że jest dobrze. Ponieważ my już dawno przed tym wszystkim zeszliśmy do poziomu nie ile wypadków rocznie, tylko ile lat bez wypadku, więc dosyć ciężko to mierzyć.
Ale słyszałem od pracowników takie historie, na przykład, że w zimie ktoś do przedszkola dziecko odprowadzał i sople wisiały nad ulicą czy nad tym przedszkolem i zaraz dzwoni do dyrektorki, żeby to postrącała, bo na kogoś może spaść. Bo taka świadomość za wykrywanie ryzyka, to znaczy już widział te czarne scenariusze. Więc drugi mówił, że tak, mam taką technologię sprzątania 5S, to jest japońska technologia. Mówi, że żonie to tłumaczy, w kuchni jej wprowadza. Więc myślę, że to gdzieś się przebija. Ale ile w tym jest, ile dosyć trudno to zmierzyć. Nie jest gorzej na pewno. Mówiłeś, że mieliście straty wtedy, weszliście w straty. Tak, tak, straty były tylko w 2016. Ale jest tak dużo czynników. Jest klient, jest rynek aluminiowy, są koszty gazu, są koszty pracy, rynek surowcowy i tak naprawdę oszczędności, które robimy. Oszczędności robimy od zawsze. Co roku zawsze nasze koszty były niższe. Więc to, że wprowadziliśmy turkusowe pomysły i teraz dalej koszty są coraz niższe, nie wiemy, ile z tego by było bez tego. Nie mamy drugiej fabryki, żeby porównać. Nigdy się nie dowiemy. Być może w dłuższym okresie czasu to będzie widoczne. W tej chwili różnica, wpływ tego na czynniki mierzalne jest trudny do określenia. Czy masz teraz więcej czasu dla siebie? Mam za dużo czasu. Miałem... Ja to tak, zamiast do pracy przyjeżdżasz tutaj. Tak, tak. Żona się mnie dzisiaj pytała, jak ty to dzisiaj zapiszesz w pracy, jako co? Ja mówię, że wolne, że po prostu, że bez przesady, nie? Ale tak, miałem czasu. Z jednym Japończykiem gadałem, on mówi, że te maile do niego przychodzą. I tak mówi, że rano przychodzi, te maile są. Ja się pytam, o której tak mniej więcej, to porcję maili, bo Japonia jest przesunięta o 7 godzin, to porcję maili doczyta do końca. On mówi, że to się nie kończy, do końca dnia jedzie i ciągle mu spływają nowe. Ja powiedziałem, o, ja też tak mam, też tak mam. Po czym wróciłem do domu, do biurka, sobie sprawdziłem, maile przychodzące z całego roku, podzielone przez liczbę dni, wyszło mi 7 maili dziennie. I z tego jeszcze połowa to spam, więc w ogóle tak naprawdę po dwutygodniowym pobycie poza firmą jakieś dwie kartki smutne leżą na moim biurku, bo umowę trzeba podpisać, bo jestem w KRS-ie na przykład. No płatność trzeba puścić co czwartek, bo to właściciel na mnie wymógł, żebym ja to puszczał. Ale mało, strasznie, skandalicznie mało robię pracy. A przedtem? Przedtem też, tylko że... proces, który następuje, to znaczy im więcej władzy oddaję, im więcej decyzji nie podejmuję, to tak na wykresie bardzo ładnie byłoby widać. Myślę, że mógłbym sprawdzić te maile z poprzednich lat. Pamiętam, jak pierwszy raz miałem podwładnych, powiedziałem, każdego maila piszcie z kopią do mnie. Wszystkie maile z kopią do mnie. Tak miałem czas, ale teraz już, jak ktoś pisze do mnie maila niepotrzebnego, to ja mówię, czemu do mnie napisałeś? Co mnie to obchodzi? Znacie taką technikę, jak pisać do kogoś z kopią do przełożonego na pewno. No więc ja mówię, jak chcesz coś ode mnie, to napisz do mnie, albo przyjdź do mnie. Jak chcesz do niego, to idź do niego. I w związku z tym czasami do mnie trafia, tak widzę, że jakaś była wymiana mailowa, długa i na samym końcu do mnie, no już nie mogą się dogadać. Ale to wszystko się tam dzieje między nimi, najczęściej. Jak wygląda rotacja? Rotacja jest niska i była niska dawniej. I jest dalej niska. A rekrutacja, proces rekrutacji? No tak, jak rekrutacja jest niska, to proces rekrutacji też jest. Nie wiem, czy w ciągu ostatniego roku dwie osoby może to zrobiliśmy. Ile trwa ewaluacja pracy i jaki ten budżet jest czasowo? On jest miesięczny, on jest roczny? Budżet. Ten budżet, który przyznajecie tym pracownikom z niższych... Nie przyznajemy budżetu. Ja przyznajemy im uprawnienia do jednorazowego wydania kwoty, w związku z tym... Jakbyś w roku, czy...? W ogóle, dowolną ilość razy. Od razu, jak tylko to powiedziałem, to wszyscy mówili, dobra, to jedziemy na wczasy. Ciach, nakupujemy, albo... Ale to się nie wydarza. Szef produkcji teoretycznie mógłby codziennie wydawać 50 tysięcy złotych. Ale tego nie robi. Bo wiesz, nie oby na co, po drugie, to było bez sensu. A jak, bo robicie za automotive i jesteście automotive, więc tak. Jak wyglądają audyty na przykład IATF? Tak. No bo IATF nie jest turkusowy bardzo. Nie wiem, to jest dla mnie dosyć dziwna rzecz. Jedna z moich największych oponentów w tym wszystkim był nasz ISO-wiec, który się zwolnił w którymś momencie. Po czym jak on się zwolnił, nie mieliśmy ISO-wca. Jedna z dziewczyn z zakupów powiedziała, że ona się zajmie ISO, poszła na jakieś szkolenie i przeszliśmy jakoś ten audyt, ale tak strasznie nas to nie obchodziło, że właściwie nie wiem, jak ona to zrobiła. To znaczy, robimy to i sobą musimy, ale nikt tego nie czuje, nikt w to nie wierzy, nikt się do tego nie przykłada, więc robimy minimum takie, które ktoś chce zobaczyć. Mamy coś oceniać, to oceniamy, mamy coś mieć, to mamy, ale zupełnie na sztukę i wszyscy to wiedzą. Okej.
A czy w momencie, w którym jakby poczuliście, że macie, że ten turkostan gdzieś się zadomowił, czy widać to było w jakichkolwiek wskaźnikach liczbowych, czy to bardziej w odczuciach? Sprawdzałem ostatnio absencję chorobową i bardzo nam spadła, ale głównie z powodu tego, że najbardziej chorobi ci się zwolnili. To znaczy ci, co tak nieuczciwie często chorowali, przestali pracować. Była taka dziewczyna, która nie bardzo lubiła pracować. I mieliśmy w holokracji coś takiego, że każdy, praca jest podzielona na role, czyli tak jakby takie mniejsze części. Każdy może jakąś część swojej pracy oddać. I ona swoją oddawała, to oddała. Została jej tylko jedna rola, po czym się zwolniła. I to tak przebiegł typu przykład, to znaczy ona coraz nie pracowała. Wszyscy jakby te jej role, które były puste, ktoś tam to przygarniał. I wszyscy widzieli, że ona mało pracuje. Być może dla niej to było, być może ktoś jej coś powiedział, nie wiem, jak brzmiały te rozmowy, ale nastąpiło takie wygaszenie jej działalności w naszej firmie. Później jeszcze złamała nogę, poszła na zwolnienie. Po zwolnieniu już powiedziała, że ma inną pracę. Więc tak, jedyny wskaźnik, gdzie można by tego szukać, to jest fałszywa absencja chorobowa. Ale znowu firma jest za mała, żeby wystarczy, że ktoś złamie naprawdę nogę i cały wskaźnik nam się psuje, więc ciężko to zobaczyć. Liczba szkoleń nam wzrosła, ale też nie jakoś dramatycznie. Liczba delegacji wzrosła. Ja zawsze wysyłałem ludzi, jeźdźcie do ludzi, jeźdźcie do klientów, jeźdźcie do dostawców, ruszcie się. Wiem, że wzrosła, ale nie są to jakieś takie spektakularne wskaźniki. Dzięki. Jak wykonujecie oceny? Czy macie 360? Tak, każdy pracownik, znaczy to dopiero raz to robiliśmy, każdy pracownik dostaje listę wszystkich w komputerze, zaznacza, z kim pracuje i później te osoby ocenia. I później ta oceniana osoba dostaje uśredniony rezultat od wszystkich. Czy jest online robione, czy jest robione w Excelu na moim komputerze. Takie makro zrobiłem. No to magia. Tak to działa. A to jest ocena od 0 do 10 plus jakiś komentarz, czy nie, jest tak. 5 kategorii. Pracowitość, uczciwość, komunikatywność, przyjacielskość, i chyba wspierającość, tak mi się wydaje. Jest ocena plus 2, 1, od plus 2 do minus 2, czyli bardzo pracowity, średnio pracowity, czyli tak sobie pracowity, średnio, raczej niepracowity, bardzo niepracowity. I dostają ludzie uśredniony liczbę wynik. To jest chyba raz na rok, tak? Tak. A jak wyłapujecie na bieżąco osoby, które mogą działać na szkole? A czemu mieli działać na szkole? Nie, może nie wiedzą, że mieli. Wiesz co, firma jest mała. Ile osób? 65 osób. Firma jest mała i to widać chyba, mi się wydaje. To ile jest na zmianie osób? Na produkcji jest 10, na utrzymaniu ruchu 2, z magazynu jest 1, a biuro jest na tylko na pierwszej zmianie. Ale Czekaj, jeszcze tutaj zastanawiam się, jak wyczuwamy te osoby, które działają na szkodę. Nieświadomie. Nieświadomie to nie, to raczej... Na przykład coś kupi i to okazało się, że to jest nieprzydatne, co nie? Wydał te 50 tysięcy. Nie, to okej. Okay. Wisi ku przestrodze wszystkich, wisi taka wielka wentylacja na jednym piecu, to 150 tysięcy. No. Ja ją podpisywałem i w ogóle się niczego nie nadaje. Więc decyzje podejmowane przez menadżerów też potrafią być nietrafione. To nie jest domena wszystkich. Każdemu się to zdarza. Ale myślę, że ten, kto zrobił, to najbardziej się z tego wstydzi. I nie ma powodu, żeby go wykrywać i jakoś go specjalnie karać. Jeżeli ktoś coś zrobi głupiego, to najczęściej próbuje to naprawić. Albo tak mi się wydaje. Czy może ktoś coś robi głupiego tak po cichu, ale nie jest to taka skala, żeby to było widoczne. To dobre pytanie, tylko jeszcze nie wiem, co z tym zrobić. Na przykład ktoś pójdzie na szkolenie i się minie z tematem zupełnie, to było szkolenie nie w temacie, nie? I wydał 10 zł niepotrzebnie. Zdarza się. No. Stać nas być może. U nas jest też coś takiego, to jest u nas fajne. Koszty surowca to jest 85%, koszty gazu to jest 5%. W związku z tym, jeżeli ktoś wyda na szkolenie za dużo, to w ogóle tego nie widać. My mamy te miesięczne obroty, jest tam milionowe, więc 500 zł to ktoś coś ostatnio głupiego kupił. Było. Nie pamiętam, coś było. Jakaś taka bzdura, nie wiem, jakieś tam na te siki czy coś. No i kupił, że go kupił. Trudno. Nic z tego nie wynika. Jemu jest tak samo głupio jak nam. A na surowiec kupujecie w Polsce czy za granicą? Głównie z Polski, z Niemiec i z Czech przede wszystkim. Ale najwięcej z Polski. Na tej branży aluminiowej? Akcjonariusz.
Akcjonariusz? Kęty. Kęty? Okej. Dobrze. Później. Aż akurat. Ja mam pytanie się o urlopy, bo jak teraz mieliśmy taki okres, że od 23 można było wziąć kilka dni urlopu i praktycznie dwa tygodnie można było sobie odpoczywać. Czy nie macie takich sytuacji, że ktoś weźmie sobie urlop, wszyscy sobie wezmą urlop w tym czasie, wykorzystają 5 dni, a 3 tygodnie na przykład produkcja stoi? Nie, ale to ja wrócę do twojego pytania, Kate. Bo teraz świadomie wiesz coś. Mieliśmy zawsze problem z urlopami na koniec roku kadrowego, nie ma wszystkich, żeby wykorzystywać urlopy, wykorzystywać. Trzeba było ludzi wypychać. Od kiedy robią to sami, jest problem, że im się kończą te urlopy. Znaczy, ludzie jak są zostawieni sami, to robią to sensownie. I był drugi problem, padło kiedyś pytanie, może byśmy wprowadzili zasadę, że dział księgowości nie może brać urlopu przez pierwsze 3 dni miesiąca, bo wtedy są raporty i tak dalej, i tak dalej. Ale ktoś powiedział, przez 15 lat firmy dział księgowości nie wziął urlopu przez pierwsze 3 dni miesiąca, bo wszyscy wiedzą, że to jest właśnie najgorszy pomysł, żeby brał, to jest tak oczywiste jak dla wszystkich. A jakby się nawet zdarzyło, że ktoś z księgowości musi wziąć urlop, bo przecież musi, bo nie wiem, dziecko chore, matka, nie wiem, wyjazd pogrzeb, to po prostu musi. Moja narzeczona jest księgową, więc przechodzę do piekło razem z nią. No właśnie, nie przyszło jej do głowy wziąć urlop. Na urlop tylko między tym, a no właśnie, nie, ale to jest tak, że ludzie wiedzą, kiedy mogą brać urlop. Bo później pracują się na warstwę. Tak, to jedna, a z drugiej strony wiedzą, jeżeli pracują w takim systemie, że jak oni wezmą to i nie będą mieli dużo gorzej, to wtedy tak nawzajem się pilnują. To wspomniałeś o premiach, macie wynagrodzenie premiową? Tak, to jeszcze przed pracować inaczej przeczytałem profesora Dmitriego i idea tego, żeby to była miseczka, nie wiem, przeczytaliście. Nie, że premia to jest ja wam daję, to z góry tutaj król, tylko to jest taka miseczka, tej kapli, jak się uzbiera, to się podzielimy. Dawniej mieliśmy 13 po prostu, później mieliśmy ten kryzys w 2016, wtedy nie było prawie w ogóle premii. W tej chwili jest tak, że jest pół 13, to jest w regulaminie, a druga część to jest 5% rocznych zysków podzielone przez liczbę pracowników. To znaczy mamy zysk roczny, 5% dzielimy równo między wszystkich. Efekt jest taki, że w tym roku pracownicy na produkcji mieli więcej niż 13. Mieli tą swoją połowę pensji, plus tam z tego zysku wyszło tyle, że mieli tam powiedzmy 13,5. Kierownicy czy tam osoby więcej zarabiające mają taką niepełną 13. Tak to działa. Ale ten czynnik motywujący premii moim zdaniem jest zupełnie przeceniany i to widzę tylko, że premia jest w grudniu, więc od października do listopada się interesują zyskami firmy, a przez resztę roku to gdzieś tam unyka. Takie wrażenie. To 4 miski trzeba rozdawać w ciągu roku. Nie, wydaje mi się, że to zupełnie mylny kierunek. Może częściowe, ćwiartki. Nie, wydaje mi się, że zupełnie nie, a nawet jest podejrzenie, że w ogóle premie pieniężne szkodzą. To może zrezygnować. To jest ciężko, ciężko. Ciężko coś zmienić w temacie pieniędzy. Na korzyść łatwiej. Ilu ludzi tak procentowo nie dało rady? Kolokracja od góry jak szła, ogarnęła w sumie 17 osób, z tego 4 już nie pracują. Z różnych przyczyn. Jeden się zakochał, się przeprowadził. Jedna dziewczyna znalazła lepszą pracę. Dwóch to jawnie buntowało się przeciwko kolokracji. Więc powiedziałbym, że 25%. A ile dyrektorów było wobec ciebie? Z tytułem dyrektora był jeden dyrektor. Dyrektor i trzech kierowników. Z tego jeden kierownik, jeden dyrektor nie wyszło. I jak uniknął oddawanie władzy? No właśnie najtrudniejsze to było. Pierwsze zdjęcie hierarchii spowodowało, że okazało się, że nikt ich nie szanuje. Po drugie pokazanie, podzielenie pracy na role, jak się robi te kolokacje, pokazało, że oni nie mają wiele do roboty. I to było dla nich ciężkie do wytrzymania, że tyle, że ludzie ich nie szanują, to jeszcze widzą, że oni niewiele robią. To jest trudne. Ale ostatnio producer mieliśmy audyt. Pytali się nas, jak tam wyszły rok. Ja tam mówię, no zyski tak normalnie, producersko normalnie. I tak nagle mówię, ale kadrowo. Bo nie wiedziałem, nie liczyłem tego. Kadrowo. I liczę, mieliśmy na początku roku w biurze 12 osób, teraz mamy, tam zwolnili się te 4 osoby i zostało nam 8. I oni mówią, czy zastąpiliście tych jakąś wewnętrzną rekrutacją? Mówię, nie, po prostu się okazało, że możemy nie mieć tych stanowisk. I nic. Wszystko jest dobrze. Ja mam pytanie, to się okazało? To nie było widoczne wcześniej? Nie. Myśmy myśleli, że jesteśmy zarobieni jeszcze, że trzeba kogoś zatrudnić. Wszyscy byli naprawdę zapracowani.
Nie wiem, czy czytaliście tak jakieś. Ostatnio czytałem książkę Bullshit Jobs, taka książka, praca bez sensu, bardzo dobra. Okazuje się, że jest mnóstwo ludzi, którzy pracują i są zarobieni bezsensowną pracą. Myśmy chyba zarządzali się sobą, wypełnialiśmy raporty, robiliśmy niepotrzebne tabelki. Nie wiem, co byśmy robili. To jest niesamowita sprawa. To nie było tak, że ja się czaiłem, żeby wyrzucić kogoś. Uwolniliśmy strukturę, obstaliśmy zadania i stopniowo w ciągu 2 lat się wykruszyły parę osób. Nie było potrzeby dobierania nikogo. Nawet ta wiedza plus upraszczanie. Wydaje mi się, że głównie przestaliśmy wykonywać bezsensowne prace. Zarządzanie sobą nawzajem to też jest kupa roboty niepotrzebnej. Jak sobie wyobrażycie strukturę organizacyjną, to możecie sobie pomyśleć, że każda taka kreseczka zajmuje tej osobie na górze ileś czasu i tej osobie na dole ileś czasu. To znaczy, jak się tak jest, tak, każdy musi jakoś zarządzać. Nawet jak się zrobi prościej, że jest jedna osoba i tam 15 pod spodem, to już liczba tych kreseczek się zmniejsza. Każda z takich kreseczek zajmuje dosyć sporo czasu, tak mi się wydaje. Ale jest to jedno z dosyć dziwnych zjawisk i przyglądamy się jemu i sami się dziwimy. To jak z tym poziomami zarządzania? Ile było przed, a ile jest teraz? Zależy jak liczyć, ale efektywnie, znaczy można jakby na najdłuższej linii. Najdłuższa linia, no. Była 7-osobowa, teraz jest 5-osobowa. Ale tak naprawdę, nie, 7-4-osobowo się zmieniło. Myślę, dyrektor przestał istnieć i uprawnienia grup lidera się na tyle zmniejszyły, że się spłaszczyło to trochę. Nie jest to tak spektakularne, jak chciałem. W którymś momencie robiliśmy tak, że znowu ja z moimi właścicielami ustaliłem. Pytam się, czy mogę zmienić strukturę organizacyjną? No, oczywiście możesz. No to zmieniłem jedną osobę, drugą, trzecią. Zrobiłem taką strukturę, żebym ja i potem było tam 20 osób. Tak. Ja nie mówię, co to jest? To jest struktura organizacyjna, jak to możliwe? Ja nie, no to musi być. No to ustalcie mi, powiedzcie mi, ile ma być pięter, to tyle będzie pięter. Nie, to musi być jakoś tak. Musi być dobrze, ale nie powiem ci, jak jest dobrze. Jak się domyśli. Ale bardzo spadła ilość interakcji też pomiędzy tymi piętrami. Tak, liczba interakcji, ale też liczba, znaczy niepotrzebnych interakcji trochę spadła. Liczba spotkań dramatycznie spadła. Ja pamiętam, jak mieliśmy ten kryzys, ogłosiłem, że od dzisiaj nie robimy żadnych spotkań, że ja nie zwołuję żadnych spotkań. I się okazało, że jak ja ich nie zwołuję, to nikt ich nie zwołuje. I się przestały odbywać. Wtedy to było przed holokracją jeszcze, po prostu mieliśmy, ja powiedziałem, zajmiemy się teraz kosztami i oszczędnościami. Żadnej działalności, żadnych spotkań. I od tego czasu nikt nie ma, tam czasem słyszę, że ktoś się z kimś spotkał, że tam ma jakieś sprawy, ale nie ma czegoś takiego, że w kalendarzu mają wszyscy powpychane jakieś tam regularne spotkanie, takie śmaki. No dobra, ale w holokracji są regularne spotkania. Mamy jedno w tej chwili, ale nie ja go zwołuję i trwa 20 minut. Jedno na? Na tydzień. I obecność jest nieobowiązkowa. No więc to prawie jakby nie było. Głównie są śmichy, jakieś tam pogadają. Są jakieś sprawy, jakieś nowe projekty, pach. To jest tam update tego. Jakieś pytanie. Dziękuję. Ja jeszcze zadam tak z mojej razy pytanie, ile prądu uciągniecie, jeżeli mówisz? 1 300 000 rocznie złotych. Więc nie wiem, to... A ile macie dachu i czy jest kośny? Na płaskim też można. Przyjrzeliśmy się do fotowoltaiki, ale jakoś nie ciągnęło. Nikt nie ma takich dużych uprawnień. Nie, ja mam uprawnienia do 400 tysięcy, ale liczyliśmy to i jakoś nas to nie wciągnęło wtedy. To jest teraz mówić. Kilkanaście procent moglibyście odciąć rocznie. Jakbyś miał jakieś tanie aluminium, to wtedy. Podobnie. Nie, ale to głównie gaz używamy. Gaz ziemny to jest nasze tylko paliwo. Prot jest tylko przy okazji. 1 300 000 rocznie, to już jakiś koszt jest. No jest. A jakby na rzeczy wizję przedsiębiorstwa i gdzieś tam? Wizję. I to w temacie turkusu i w temacie z celu na przykład. Ja o tym dużo myślałem. Nie wiem, jak to działa do końca. My jesteśmy zakotwiczeni, mamy piece. My jesteśmy firmą, która produkuje aluminium. Nie możemy nagle mieć ewolucyjnego celu, że zaczniemy robić, nie wiem, sprzedawać ubrania. To znaczy nie jesteśmy, to jakby nasze środki trwałe i nasza hala nas kotwiczy w tym, co robimy. W związku z tym nie ma wątpliwości, że my będziemy topić aluminium. Może ktoś przyjdzie z pomysłem, żebyśmy jeszcze recyklingowali plastik, może kupimy trochę miedzi, ale jakieś pokrewne tematy. Ale nie ma jakiejś takiej dyskusji, no to co w tym roku będziemy robić. Jakby jest jasna sprawa, topić. A nie możecie topić o połowę więcej?
Tak, zwiększamy jak tylko się da, ale naszym głównym tematem jest klient Toyota Bobrzychu i ich fluktuacje to jest najważniejsza sprawa. Przez ostatnie lata spadało, wtedy szukaliśmy nowych tych, a w tej chwili głównie próbujemy nadążyć za nimi. Takim rośnie, że naszym głównym problemem jest nadążanie za nimi i nikt nie ma jakiegoś tematu, któremu brakuje wizji. Aluminium, jak najwięcej aluminium. Gąski też robicie, czy tylko ciekłe? Gąski też, to znaczy aluminium ciekłe to jest 700 stopni, to jest w tej chwili jakieś 60% naszej produkcji, a takie sztabki 5-kilowe, czyli gąski, to jest reszta. Realia rynku się zmieniają? To co wtedy? To znaczy, było tak z Toyotą, naszym głównym klientem. Nasza firma została stworzona, żeby dostarczać do Toyoty. Pierwsze lata 95% to było dla Toyoty. I tam wzrastało do 2007, później zaczęło spadać. Później im zaczęło spadać, doszli do takiego momentu, 40% naszej produkcji było dla Toyoty. 60% sprzedawaliśmy na rynek i okazało się, wtedy odkryliśmy, że jesteśmy w stanie żyć bez Toyoty. Nie jest to takie komfortowe jak z nimi, bo to jest oczywiście firma powiązana, więc te kontrakty są lepsze. Ale jesteśmy w stanie żyć bez Toyoty. No a teraz znowu, że Toyota się poprawiło, więc nie mamy powodu szukać gdzie indziej, tylko wkładujemy to aluminium do nich. To może ktoś ma pytania względem swojej organizacji? No ja chciałem zapytać a propos tego dyrektora, który tam był mieszarowany i co tam jest? No to się podśmiewam się. Ale on dalej pracuje. Nie. No ja szczerze mówiąc mam podobny problem, w jednym z oddziałów po prostu jest taki lider, który niezbyt dobrze traktuje ludzi i no moje program to jest taki, że tutaj wszyscy są na wolontariacie. Jakby nie mam takiej możliwości jak przyjść, zebrać jakieś tam grupę osób i zwolnić gościa, nie? I tutaj muszę też, no to jest taki poważny problem, nie wiem. Ja za nic nie czuję się autorytetem, ale jak tak mówisz, to co mi przychodzi do głowy? To anonimowa ocena 360 stopni, po czym wywieszone wyniki na ścianę i gość ze wstydu się zwolni prawdopodobnie, nie? No to jest troszkę tak, rozumiem, tylko trochę to jest skomplikowane, bo gość akurat zajmuje w tej organizacji wysokie stanowisko. Ale a co nas 360, jeżeli ludzie piszą, jeżeli ludzie mówią, co oni myślą, to jest fakt. Jeżeli to sumujesz, to jest fakt. Jak to wymyślisz, to dalej jest fakt. Znaczy nie ma tutaj nic konfrontacyjnego, to nie jest atak. Bo ujawniasz rzeczywistość, która już istnieje.